stronie śląskiej Lądek Zdrój, Kłodzko to tylko niektóre z miejscowości, które zostały niemal zmiecione z powierzchni ziemi nawałem wody. Trwa dramat mieszkańców Kotliny Kłodzkiej po ulewnych opadach i pęknięciu tamy, która nie udźwignęła naporu wody. To była kilkumetrowa ściana rwącej wody, informuje nas szef telewizji sudeckiej Adam Pachura. Nie ma prądu, nie ma wody pitnej i kanalizacji. Nie działają tam również telefony, dodaje. Mieszkańcy najbardziej dotkniętych kataklizmem rejonów potrzebują trwałej żywności, butelkowanej wody, środków higienicznych, takich jak szampony, żele do kąpieli, szczoteczki i pasty do zębów, dezodoranty, nowe ręczniki, bielizna osobista, skarpety. Zbiórkę zarówno najpotrzebniejszych rzeczy, jak i pieniędzy na rzecz powodzian rozpoczęło m.in. PCK. Organizacja jeszcze w niedzielę wysłała do Kłodzka 8 agregatów prądotwórczych, 20 nagrzewnic, po 1000 łóżek polowych i koców. Będziemy pracować od poniedziałku do piątku, od godziny 10 do godziny 18, właśnie tutaj na Pułaskiego 26A. Zbieramy wszystko to, co jest niezbędne, suche, czyli śpiwory, koce, suche jedzenie, jakieś konserwy, wodę pitną. Najbardziej zależy nam na wodzie pitnej. Mogą być soki, mogą być koncentraty do picia, żeby ludzie, którzy są na miejscu, mogli dostać dawkę energii. Może być też multivitamina w postaci kapsułek, które mogą sobie dołączyć. Żadnych leków nie zbieramy na ten moment, żadnych innych suplementów. Natomiast wszystko to, co jest niezbędne, czyli suche jedzenie, koce, poduszkę, jakoś taką prostą, materacę, jakieś kalimaty, to co możemy wykorzystać i przekazać jak najszybciej. Do akcji pomocowej włącza się również samorząd Suwałk, a także Sejn. Oba urzędy poinformowały nas, że są na zaawansowanym etapie organizacji pomocowej, a my po ustaleniu szczegółów przekażemy Państwu pełen pakiet informacji, jak można wesprzeć powodzian.